Damian Jonak, dzisiaj po zwycięstwie nad Argentyńczykiem Camposem. Gratulacje. Dzięki bardzo. To prawdopodobnie nasza przedostatnia rozmowa. No, tak jak powiedziałem w ringu już we wcześniejszych wywiadach, no na pewno w przyszłym roku chcę zakończyć tą karierę, bo już zdrowie jest jakie jest. Chyba że, nie wiem, nagle mi kontuzje przestaną męczyć, ale mam prawą rękę po trzech operacjach, lewą po jednej. W jednej mam łokieć tenisisty, w drugiej golfisty i tak naprawdę już to kiedyś parę razy mówiłem, że dla mnie walka sama w ringu to jest przyjemność, zabawa. Ja bym to robił za darmo, tylko te ciężkie przygotowania, które my mamy, to robienie wagi. Dzięki Bogu teraz troszeczkę kilogramów mniej ciąłem, może dlatego też wygrałem przez knockout wreszcie. To tak naprawdę to jest ciężka praca, to co jest przed walką, a to w ringu to jest naprawdę już sama przyjemność i ta adrenalina, którą ja kocham, i ja bym to robił za darmo tak naprawdę całe życie, bo ja to robię od 8 roku życia, więc to jest dla mnie przyjemność, tylko chodzi o to, że po prostu mam dzieci, które bardzo kocham, mam żonę, którą bardzo kocham, no i chcę, żeby tata jeszcze troszeczkę, że tak powiem, mógł dla nich czasu poświęcić. Ja powiedziałem przedostatnia rozmowa, bo tych rozmów pewnie jeszcze nie będzie sporo, tylko uprzedziłem, że przedostatnia rozmowa w formie zawodnik, powiedzmy dziennikarz, tak, ale mam nadzieję, że nie zakończysz jeszcze tej kariery, że jeszcze zdołasz jeszcze parę fajnych walk stoczyć, bo szczerze mówiąc dzisiaj odprawiłeś Argentyńczyka z ciężkim biletem do Argentyny czy do Hiszpanii, gdzie on tam w tej chwili przebywa. Powiem ci szczerze, w międzyczasie dostałem wiadomość też z Argentyny, napisał do mnie kibic, jakaś rodzina, jego pytał się, w jakim jest stanie. Nie byłem w stanie mu powiedzieć, powiedziałem tylko, że przegrał, nie chciałem jakby głębiej wchodzić w temat, bo nie chcę ich martwić, ale wyglądało to kiepsko, jak go znosili z ringu. Znaczy, no, ja ogólnie cieszę się, że wiadomo, wygrałem przed czasem, ale tak naprawdę ja to traktuję typowo tylko i wyłącznie jako sport i życzę swojemu przeciwnikowi zawsze jak najlepiej, żeby nie przyniosło mu to żadnego wielkiego uszczerbku na zdrowiu, żeby był w jak najlepszym stanie i żeby się cieszył zdrowiem i żeby mógł dalej, wiadomo, walczyć, ale no, to jest taki sport. Ja jakby tutaj też takie ryzyko ponoszę od wielu, wielu, wielu lat i dlatego też kocham tą adrenalinę. No, raz się przyjmuje, raz się czasami kogoś trafia, no i taki jest ten sport. To spójrzmy technicznie na to uderzenie. To był idealny cios, który wszedł na szczękę, bo widziałem, że no, trudno tutaj się przyczepić z technicznego punktu widzenia. On po prostu siadł, tak? Na brodzie, tam gdzie powinien siąść. Znaczy powiem tak, no, tak jak trener tutaj Złotkowski ze mną cały czas przerabiał to na treningach, po to spędziłem parę tygodni z nim właśnie w Warszawie. Udało mi się tak życie prywatne poukładać, żebym wyjechał do Warszawy i tam trenował, że po prostu prosił tylko, żebym rzucał luźno ręce. Jak będę rzucał luźno ręce, to mi ten cios sam wyjdzie. Nie robiłem też tej wagi tak dużo specjalnie, bo ja po prostu już jestem tym bardzo zmęczony i też z wiekiem to przychodzi coraz ciężej. Z drugiej strony żona mi nie mogła gotować, bo byłem w Warszawie, więc było jeszcze ciężej, bo jak ona gotuje, to jest lepiej, ale chodzi. Pilnuje, odmierza, tak? Dokładnie. Tak, nie, żona jest naprawdę moim najwspanialszym kibicem i najbardziej mnie tutaj wspiera zawsze w przygotowaniach i tak jej dziękowałem przy ostatniej walce, bo kwestia redukcji wagi jest dla mnie bardzo ciężka, a ona to musi wszystko znosić i tutaj ja jej zawsze bardzo, bardzo dziękuję za to, ale jest kwestia tego typu, że po prostu z tego luzu, wiadomo, najlepiej to wychodzi i mam nadzieję, że tak będzie to wyglądało jeszcze w następnej walce. Damian, szczerze mówiąc, gdyby podsumował się twoją karierę, to chyba był taki wynik, jak to mówią, wisienka na torcie, ta dzisiejsza walka. I w zasadzie nie zmęczyłeś się, wyszedłeś skoncentrowany, bo wczoraj miałem obawy, tak jak rozmawialiśmy, to wydawało mi się, że jesteś mocno zmęczony. Znaczy wczoraj byłem mocno zmęczony, bo byłem bardzo, bardzo, jak to się mówi, niedospany, bo właśnie kwestia tutaj tej nocy przed wagą, powiedzmy tam treningi, inne pierdoły, no były po prostu pewne sprawy też tutaj wyjazdowe, że się po prostu trochę nie dospałem i faktycznie można było odczuć, że byłem taki mało obecny i bardzo zmęczony, ale dzisiaj się fajnie wyspałem, że tak powiem, byłem bardzo, bardzo rzeźki i z tego powodu już byłem, jak to się mówi, w innej formie. Krótkie podziękowania komu?
Dziękuję wszystkim ludziom, które mnie wspierają zawsze od tylu lat. Dziękuję bardzo przede wszystkim mojej rodzinie za to wsparcie, bo to jest dla mnie najważniejsza kwestia i ona jest ze mną zawsze, jak to się mówi, najbliższa. No i oczywiście mojej Solidarności, bo Solidarność tutaj była inicjatorem naszej imprezy na Bogdance z racji obchodów 40-lecia, więc nasz związek zawsze jest mocny i bardzo za to im dziękuję. O argentyńskiemu niestety zawodnikowi musiałeś powiedzieć buenas noches, tak powiedzmy, nie, już nie żartując z tego, ale faktycznie miejmy nadzieję, że wszystko jest w porządku, bo dostaliśmy już takie informacje, że jest ok. Co, gratuluję dobrego występu, gratuluję takiego naprawdę efektownego nokautu i mam nadzieję, że w kolejnej walce jeszcze lepiej to wypadnie. Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich kibiców na galę, w których będę uczestniczył w przyszłym roku. Damian Jonak, dziękuję bardzo.